Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd odzieży do sklepu Pepco. Zaczniemy od działu damskiego. Najpierw taki rzut oka na wszystkie produkty i tutaj od prawej strony na samej górze mamy sweterek kardigan zapinany na guziki, cena 40 zł maksymalnie do rozmiaru L. I jeżeli chodzi o materiał, ten Sweterek był, po, był połączeniem wiskozy bodajże z poliestrem, w każdym razie nie do końca taki super skład. Poniżej mamy takie futerko, ono było w zeszłym sezonie, z tego co kojarzę. Zresztą, część z Was na pewno zna te futerka. Tutaj kolor taki stalowy, cena 60 zł. Rozmiar, który tutaj pokazuję, jest to rozmiar 42 średnia długość, futerko takie raczej za pupę, dość duży kaptur. W zeszłym sezonie on był również w kolorze beżowym. Następny sweterek, też taki kardigan jaśniejszy kolorek. W ten sposób wygląda z tyłu, cena 50 zł, również on jest maksymalnie do rozmiaru L. I z tego co pamiętam, materiał jest to 100% akryl. Tutaj co my mamy jeszcze na dole, w oko wpadł mi jeszcze tego typu sweterek, tutaj niestety, jeżeli chodzi o skład jest to poliester, no czuć to w ręku jak się dotyka, bardzo przyjemny materiał, cena za sweterek 40 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL. I tutaj wracamy jeszcze na dół. Mamy taki bezrękawnik, dość długi, kolor zielony. Cena za ten bezrękawnik, zaraz wam tutaj pokażę, 60 zł i również jest maksymalnie do rozmiaru L. Tutaj mamy L, ale wygląda na o wiele większy rozmiar, muszę przyznać. Z boku dwie kieszenie, również dość gruby jest. Dość duży jest ten kaptur. Jeżeli chodzi o materiał, to napełnienie, to też muszę przyznać, że jest dość fajnie wypchany ten bezrękawnik. Obok mamy kurtkę w stylu parki. Najpierw myślałam, że będzie dość cienka, ale też również się zaskoczyłam, bo jest równie dobrze napchana. Cena 60 zł. Tutaj rozmiar 46, prawdopodobnie największy. W ten sposób się prezentuje ta kurtka. W pasie w talii ma taki ściągacz, kaptur, dość szerokie są te rękawy i tutaj też jeżeli chodzi o materiał, jest to 100% poliester i tak jak powiedziałam, jest dość grubsza, tak więc na takie chłodniejsze dni. Tutaj powyżej plecaczek mały. Mały zgrabny pleca, pleca, plecaczek w kolorze ym, beżowym. Cena 35 zł. I muszę przyznać, że bardzo fajnie jest on wykonany. Wewnątrz niestety nie ma żadnej kieszeni. A szkoda. Następnie mamy piżamę. Tutaj na wprost piżama, taka koszula nocna. Cena 30 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL. Niestety, jeżeli chodzi o skład, jest to dość kiepski skład. Z tego względu, że tutaj mamy poliester. Jeszcze Wam zrobię zbliżenie na ten materiał. Przydekolcie taka, jakby taśmka. Kolejna piżama. Taki zestaw: bluzka ze spodniami, długie spodnie. W ten sposób się prezentuje z przodu, no i oczywiście jeszcze z tyłu. Tak wyglądają spodnie z taką tasiemką w pasie. Cena 40 zł, maksymalnie do rozmiaru XL. I jeżeli chodzi o skład tych spodni, to tutaj niestety 100% poliester. Kolejny zestaw piżamowy, tutaj mamy 95% bawełny, reszta to elastan, 45 zł, maksymalnie do rozmiaru XL. Koszulka również z dłuższymi spodniami, tonacja taka bardziej różowa, jak mogliście zauważyć. I tutaj też jest to współpraca z Waltem Disneyem, czyli wzór dominujący Myszka Kolejną nowością jest bluza za 40 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL. Bluza wykonana z bawełny, raczej taki luźniejszy krój. Tutaj z przodu mamy głowę mini. Jeżeli o skład, jak powiedziałam, jest to bawełna, bodajże też 5% elastanu. I od wewnętrznej strony ma taki meszek. Tak więc jest całkiem przyjemna i dość gruba, jeżeli chodzi o ten materiał. Tutaj jeszcze raz Wam pokazuję, jak ona się prezentuje. Jeżeli chodzi o ten kolor, w rzeczywistości jest bardziej taki oliwkowy. Co my tutaj jeszcze mamy? Spodnie. Szczerze mówiąc, jakoś spodniami nie byłam zainteresowana, ale zauważyłam torby torby w kolorze czarnym jak możecie zauważyć cena za torby 50 złotych. Dość duże są te torby na ramię. Długie mają uchwyty w ten sposób się prezentuje ta torba no i tutaj zauważyłam że jest doczepiona taka jakby saszetka kosmetyczka coś w tym stylu. Tak więc wspólnie zajrzymy do środka co tutaj jest jak to wygląda. Zapięcie na zatrzask i tutaj jest ta taka pseudo Kosmetyczka, taki średni rozmiar bym powiedziała. Szkoda, że cała nie jest to właśnie z tej eko tylko tutaj jest już um, częściowo zrobiona ze zwykłego materiału. Patrzyłam jeszcze, czy są jakieś dodatkowe kieszenie, no ale niestety nie ma. Jest tylko jedna ta główna komora. Na dziale dużej dziewczynki mamy tego typu zestawem spodnie za 20 zł. Również są one wykonane w większości z bawełny, dość gruby materiał, wewnątrz właśnie taki meszek. Spodnie dresowe zwężane ku dołowi i do kompletu mamy bluzę, bluza dość krótka, krój też taki oversized. cena za bluzę 20 zł. Jestem ciekawa, czy one występują również w innych kolorach, czy tylko właśnie w takim jakby różowym, czy może są jeszcze w kolorze zielonym. Tutaj te już kiedyś pokazywałam, ale znalazłam fajne czapki. Naprawdę no myślałam, że to są też takie młodzieżowe czapki, staszkie, ale po metce widać, że są dla dzieci: cena 12 zł. Ale, ale uważam, że bardzo fajnie się prezentują. I co my tutaj jeszcze mamy? Bluza, krój oversize'owy, Tutaj akurat o tym mówi ta metka: 40 zł za tego typu bluzę. Bluza na suwak. Dość duży kaptur. No taka zwykła, one akurat były w tych dwóch kolorach. I tutaj mamy kolejny taki sweter Kardigan niestety bardzo niemiły, nieprzyjemny jest ten materiał. Jest to akryl. Tutaj 45 zł, ale wytyk może nie widzicie na tym nagraniu. Ale ten kardigan był taki jakby już zmechacony. Coś w tym stylu. Mnie on się niestety nie podobał, jeżeli chodzi o wykonanie tego sweterka. Teraz dział dla małej dziewczynki, i tutaj też tak pokażę Wam niektóre produkty, które wpadły mi w oko. Bluza wykonana z bawełny taką kokardą, cena 25 zł. Jeszcze oczywiście Wam pokażę, jak ona wygląda z tyłu. Materiał całkiem gruby. Poniżej bezrękawnik. Jestem, tak mi się wydaje, że one już były w zeszłym roku. Cena 35 zł. Bardzo taki napompowany. Tutaj również duży kaptur. Taka, taka talia jest zrobiona w, tym, w tej kamizelce. Następnie Kurteczka za 40 zł, taka w stylu bomberki w kolorze różowym. Również jest dość gruba, ma te wypełnienie, a z tyłu taki napis. Oprócz tego, obok kolejny bez bezrękawnik. Ten kolor jest to taki kolor jakby perłowy, coś w tym stylu. Bardzo ładnie wygląda taka miselka na żywo, co na 35 zł. Jak możecie tutaj zauważyć, również jest dość fajnie napełniona. W ten sposób się prezentuje z tyłu. Szkoda, że nie ma właśnie kaptura, nawet takiego przypinanego. I kolejnym produktem, który wpadł mi w oko jest tego typu bluza. Cena 15 zł, również wykonana z bawełny. Od spodu taki meszek. Bardzo przyjemna. Oczywiście wam pokażę, jak ona wygląda z przodu, tutaj z tyłu. I do tej bluzy mamy spodnie dresowe. Tutaj są te spodnie. Cena 15 zł. Jeszcze Wam pokażę takie zbliżenie na ten materiał. W ten sposób się prezentują z tyłu. No, jeszcze takie dołożyłam do tej bluzy, żebyście mogli sobie wyobrazić, wyobrazić jak może wyglądać ten komplet. I to by było na tyle. Pap